Jesteśmy w centrum Adama. Tak wygląda miasto, dworzec. Powiem wam, że szeluch tutaj nie brakuje. Jest bardzo dużo. No, idziemy na zakupy. Ja. Pisemnie Adana. Z tej strony tak wygląda dworzec. No, jesteśmy w centrum Adama. Tak wygląda. Zobaczcie, tutaj sprzedają węgiel drzewny na kilogramy. Nie ma tak jak u nas. To jest waga. A to worki już chyba... Ten kilo? O! A nie wiem, nie wiem. Chyba będzie po 20 kilo. W centrum Adama jest drewno i każda piekarnia piecze chleb na drewnie. Także te chlebki są bardzo dobre. Wiecie, jak po turecku są wiśnie? Wiśnie, tak samo jak i po polsku. Wziąłem sobie dwa. Jeden orangę, drugi tu. How much? Geld, money, money. On, there, on. Only da. Only da. Dwadzieścia. Da się dowiemy, ile to jest. Za dwa te napoje zapłaciłem 20 lirów, czyli jakieś 66-70 eurocentów. Tak wyglądają tutaj. No i komu to przeszkadza? Rolnictwo się rozwija. Małe gospodarstwa, ludzie są zdrowi, jak u nas. Jesteśmy na targu staroci. Nie mylcie, to nie jest Gelsenkirchen, to jest Adama. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy, naprawdę po 10, po 20 lirów wszystko można kupić. Zaliśmy oczele. İşte o bilen dersin çöpe ortayı. Ay ben yakışıklı çıkara. Ruzalı da sarı yüzü. Kaçış şu. Bakın şimdi tutalım. Gratka. Kardeş çalışıyor. Neyse. Banyo için. Bak tamam. Polonia. Lecie, lecie. Ja. My familia Adam Paul. Adam Paul. No. Zobaczcie, jakieś jeszcze uprzęże, laptopy. Także tu wszystko można kupić. Taki mały bazarek. No, no i sam mały jest. Here is... Oj, rozmawiam z koleżanką po niemiecku. Słuchajcie, bibuły na kilogramy. Wszystko można... Tabak. Wszystko, zobaczcie, można kupić. To naprawdę paczka Marlboro kosztuje na nasze jakieś 80 zł, nie? Nie całe 8, 70, 75, coś takiego. To jest waga. Widać nowe. Gelsenkirchen. No, jak w Gelsenkirchen wszystko jest. Ale mają. How much? Kilo. A, jest ok. 40 lirów. 40 lirów kilo bibuły.
Także 40 lirów to można kupić. Maszynki, wszystko. To co mówić, za grosze można tutaj wszystko kupić. Wentylator. Maszynki do golenia. I zobaczcie, nikomu to nie przeszkadza. Pomidory po 16 lirów, czyli 0,5 euro. Czyli jakieś 2,50 niech będzie. Nie, po 10 lirów pomidory. Czyli po 10 lirów to jest 1/3. 33 złotych 20. Halten też. Zobaczcie tutaj. No. Patrzcie. Moment. A cebula jest po 5 lirów. Czyli to jest za euro 6 kilo kupicie. Czyli 4,50 podzielić na 6, jakieś 75 groszy cebula. Czy się obliczymy ten? Nie, YouTube. YouTube. Zobaczcie, pierwszy kebab donat w Turcji. Nigdzie nie ma, a tu panowie mają kebaba i to w jakiej cenie? 40, czyli niecałe 1,5 euro. Także wreszcie się udało znaleźć kebaba w Turcji. To oczywiście handel wszędzie. Oliwki, wszystko. I nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy mogą sobie kupować. A naprawdę tutaj na tym rynku to wszystkie warzywa za grosze. Tutaj jest targ turecki. Można kupić chyba używane ubrania i buty. Ale choć tam widzę nowe są. Czyli to różne ludzie przebierają. Czyli polskie ciuchlandy. Zobaczcie, jaki ładny budynek. Przed chwilą widzieliście, był marki, jarmarki, nie? Wszystko co możliwe. A teraz już zaczęła się ładniejsza dzielnica. Tak jest w Turcji. Wracamy busem. 20 lirów zapłaciliśmy, jakieś 70 euro ceny. No, przepraszam za ten palec, ale niestety trzeba było dobrze telefon komórkowy trzymać, bo inaczej mógłby upaść. Jak widzicie, zakupy się udały. Kupiłem dużo przypraw. Razem może za 20 euro zapłaciłem. Powiem wam, że liszczek bobkowy za kilo 80 eurocentów, czyli jakieś 2,66. Ale nie wziąłem całego kilograma, bo po prostu byłoby za dużo. No. 120 chili papryczka, curry 120 lirów, czyli jakieś tam 4 euro za kilo, nie? Porównajcie taką małą buteleczkę, nie wiem jak to nazwać, taki pojemniczek, nie? Co tam się sypie, 100 gram kosztuje 2,70 w Niemczech, nie wiem jak w Polsce, zależy co jeszcze, nie? Ale to jest 25 euro trzeba było zapłacić za kilo. No to jest jakieś 6 razy taniej, albo lepiej. No i te właśnie tureckie przyprawy są lepsze podobnie, nie? Pachniało mi w samochodzie jeszcze cały tydzień. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? A wiem już, jeżeli chodzi o takie restauracje przy autostradzie, są bardzo drogie. Znaczy drogie, no tam trzeba zapłacić około 10 euro za obiad, nie? Ale jak się wjedzie w miasto, to 3 euro, 2 euro z kawałkiem, można już porządnie zjeść, nie? Także 6 euro to ja płaciłem, ale w takiej już eleganckiej knajpie Adama, nie? Także wszystko jest dużo taniej, no ale oni też mniej zarabiają, co zrobić. A jednak te działki i mieszkania w Adanie, już nie mówię o Istanbule, są mniej więcej takie same jak i w Europie. Także niby jedzenie jest tańsze, pensje mają niższe, ale mieszkania są bardzo drogie. No nic. Pozdrawiam wszystkich. Bądźcie w zdrowiu. No aby wojen nie było na świecie, żeby nastał wieczny pokój. Cześć.